Pani marszałek, Wysoka Izbo, w polskiej Służbie Więziennej pracuje ponad 27 tysięcy osób. Wszyscy oni musieli przejść szkolenie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, jedynej takiej szkole w naszym kraju. Do tej pory funkcjonariusze Służby Więziennej szkolą się jeszcze w trzech innych ośrodkach, w Kulach, Suchej i w Czarnym. Budowa kampusu na potrzeby nowej, tworzonej niniejszą ustawą uczelni, który ma powstać na terenach zarządzanych przez areszt śledczy w Białołęce, ma trwać do 2020 roku. Łączny koszt inwestycji szacuje się na blisko 130 milionów złotych. Chciałam zapytać, czy to musi być priorytetem? Chciałam również zapytać, czy pozostałe wspomniane ośrodki, a zwłaszcza Centralny Ośrodek w Kaliszu, pozostaną w nowej strukturze zakładającej utworzenie uczelni wyższej? Jaka będzie ich rola? Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł.